najnowszym numerze Tygodnika do Rzeczy gorąco polecam temat okładkowy, czyli pierwszą tak obszerną, tak szczerą, tak wzruszającą, a momentami wstrząsającą rozmowę z Martą Kaczyńską. Opowiem wam o moich rodzicach, jacy byli naprawdę, Maria i Lech Kaczyńscy. O tym, kto pozostał przyjacielem rodziny Kaczyńskich po 10 kwietnia 2010 roku. O tym, czego chciał od Marty Kaczyńskiej prezydent Bronisław Komorowski kilka dni po katastrofie. O tym, jak wyglądało życie codzienne, jak wyglądało dzieciństwo i młodość Marty Kaczyńskiej. O tym, gdzie szukali, a gdzie znaleźli politycznych sojuszników i przyjaciół. I o tym, że Lech Kaczyński nigdy się nie poddawał i wierzył w to, że zostanie wybrany na drugą kadencję jako prezydent Polski. Ale to oczywiście nie wszystkie atrakcje w najnowszym numerze Tygodnika do Rzeczy. Piotr Semka i Rafał Ziemkiewicz spierają się o to, czy Władimir Putin uwiódł polską prawicę, w każdym razie jej dużą część. Z kolei znakomity sowietolog i filozof francuski Alain Besançon stwierdzi, że jedynie nowa zimna wojna może uratować Zachód. Mariusz Staniszewski dokonał zaskakującego i niepokojącego odkrycia. Prezydent Bronisław Komorowski prawdopodobnie oszukał Polaków, mówiąc o otwartych funduszach emerytalnych. Podjął w tej sprawie decyzję, nie dysponując żadnymi ekspertyzami. Dlatego nie chce ich ujawnić. Po prostu ich nie posiada. Jak przebiegała kampania do Europarlamentu? Najspokojniejsza od wielu, wielu lat. O tym i także mnóstwie innych rzeczy w najnowszym numerze Tygodnika do Rzeczy. Serdecznie zapraszam.